Dobra, to co? Jakaś wyprawa? Przydałaby się. Chodź na jakąś wyprawę, chodźmy do tego questa, który jest tam wysoko na górę, idziemy? Chodź. Chyba zrobić, żeby tam dopłynąć. A co, łódkę nie zrobimy przecież? Jezu, się wyciszyłem jak debil, masakra. No i w ogóle cię nie słyszeliśmy, byczko, no. Wykre. Te ataki specjalne są fajne, niektóre. No skąd ty masz w ogóle dzidę? Skąd zrobiłeś te metodowe gówno? Nie, znalazłem ją. Widzisz, znalazł, a myślałeś, że zrobił. Jest dobra do polowań, mogę ją rzucić na pół kilometra. Dobra, no może sobie podkrywam trochę w takim razie. Mych, Gido. Trochę sobie podkrywam. No to zrobię tą skrzynkę dodatkową, żeby... Może nie tutaj? Zrób sobie bloni tą personalną skrzynkę, co ja mam, że tylko ty możesz otworzyć. Co? Nie będę z żadnej personalnej skrzynki robił. Dokładnie, tylko no, to jesteś taką niemiłą osobą. Ja taki nie jestem, że tam nie dzielę się rzeczami, no. No. Kurwa, no ciągle brakuje mi jakiejś, nie wiem, trawy. Dobra, idę ją ma zbierać jakąś trawę. Dobrze, mam dwie małpy do pomocy, bo bez nich to nie dałbym rady, coś tak czuję, tak mi się wydaje. Gdyby nie te dwie potężne małpy, co za mną chodzą. O, zdobyłaś nowy element fabuły. Element fabuły znalazłem? Ja znalazłem wpis do dziennika. A gdzie znalazłeś, tak, że tak spytam? Na plaży trup leży. No, nieźle. I co tam ciekawego w tym dzienniczku jest napisane? Nie mam pojęcia, jak go otworzyć. No pewnie w ekwipunku jest, tak obstawiam, wiesz? O, znalazłem, podstawę. I co tam ciekawego? To jakieś głupoty. Nie ma. A, no masz rację, głupoty, nie ma co czytać. Ko to kurwa obchodzi fabuła? W tej grze nic istotnego. Dobra, kolejną skrzynkę zrobiłem, żeby też odblokować kolejne rzeczy. To jest średnia skrzynka. A jak odblokować personalną? Pewnie trzeba coś skomplikowanego zrobić. Idziesz do tego, do kupca i kupujesz sobie ją po prostu. A, dlatego. I ona ma więcej slotów niż normalna też w środku. Dobra, mi się wydaje, że trzeba iść spać, bo jest noc i samego rana ruszamy na wyprawę. Chodźcie do łoża, chodźcie, chodźcie. Już walczę z kodą. Co? 4 to max? Ach, szkoda. No, jakby było, dało się zrobić więcej, to byśmy pograli. No, a tak niestety będzie trzeba podzielić to na dwa serwery. Halo, kto jeszcze nie śpi? Ale zauważyłem, że jak zapisujesz grę, to ci się zapisują przedmioty do ekwipunku i do takich rzeczy, więc można... Więc można sobie zrobić dwa serwery. A, faktycznie, i wtedy co? I wtedy zapisują ci rzeczy i grasz na innym tym? Innym serwerze ci wszystkimi rzeczami, tak. No nieźle, dawaj, wbijaj. Możesz bladi wtedy zrobić achievementy, na czyimś serwerze to zrobić. No nieźle, no. Jest dużo takich achievementów bardzo. No to zrobimy, ale też dużo jest po prostu takich, których trzeba po prostu zrobić. Dobra, idziemy na wyprawę! Chodźcie, bierzcie maczugi w łonie i chodźcie! Czekaj, na kto ugotuje coś na obiad? To jest jakaś gówniana maczuga, to wyrzucę, co? Chcesz jeszcze obiad ugotować, przepyszny. No to gotuj go szybciej, chodź. Dobra, za mną, nie wziąłeś tego obiadu. Dobra, za mną! Wyprawa! Już. Czemu bierzesz ze sobą skrzynkę? To jest mój plecak, zostaw to. Dobra, będziemy, nie mamy łódki, więc będziemy po prostu płynąć. Na pewno tak, się da. No Stevie, masz kapelusz, a masz tutaj. Ej, da się płynąć, co wy gadaliście? A nie, żartowałem, nie da się jednak. A nie, nie da się jednak płynąć. Dobra, mieliście rację. Dobra, obejdziemy po prostu. No. To tratwa. Nie no, obejdziemy po prostu nie, tą wyspę. Bez przesady, na pewno da się. Ej, jak zbudować tratwę tak z ciekawości? To trzeba ją jeszcze zbudować, a tu jeszcze. Ale to ile to? Dobra, to zbudujmy tratwę w sumie. Ile to jest? 8 patyków? Trochę jest. Dobra, ekipa, budujemy. Ale gdzie jest? W którym miejscu jest tratwa w schematach? Czekaj, już ci powiem. Jak zrobisz stół roboczy, to wtedy odblokowujesz tratwę. A, fajnie, fajnie, dobra. To robimy tutaj w takim razie tratwę. Robimy w takim dobra, razie tratwę. Już dorzuciłem linę. Patyki, dużo tych gałązków. Dużo lin potrzeba. Dobra, to zbierzmy. Zobaczmy, ile rzeczy jeszcze potrzeba. A, teraz już... Dobra, dużo lin, bo dużo trzeba tych zrobić. Tak. Patyków, to i tak potrzeba dużo lin. Dobra, robię trochę tych patyków. Dobra, mam 8 patyków. Dokładam się. O, to dużo nawet. No, jeszcze 3 zostały nam. O, to dołożę się może ja. Już. No i... Teraz ja coś, ja się tym zajmę, odsuńcie się. Jestem profesjonalistą, jeśli chodzi o budowanie. A możecie mi pomóc w budowaniu?
Nie. Siema Bladi, dzięki, że zrobiłeś mi dzieciństwo. Nie ma sprawy DM1-3. No. A, no i elegancko. W końcu się odzywali z pracy. O, jak tu się wchodzi na to? Odpływamy. Ej, prymitywny żagiel trzeba zrobić, macie może? Jak to się robi? No, nie. Chyba w craftingu. Dobra, zróbmy tutaj stół po prostu craftingowy. To jest stół roboczy? To tak, jest to? Tak, tak. To ty zrób, odblokuj sobie. Dobra, o, to ja sobie to odblokuję i teraz możecie mi pomóc chyba to dokłożyć, bo to i tak zadziała, co nie? Ej, a z bambusa możemy zrobić ten, potem szybką tratwę odblokowane. Tak, możemy dołożyć się, nie? No dobra, dołóż się. A, jeszcze te kamyki. No, no i elegancko, to się szanuje. Dobra, co to jeszcze jest potrzebne? Kamyki? Skąd wziąć kamyki? Ja nie wiem, skąd wziąć kamyki. Skraftować trzeba sobie. A, skraftować. Nieważne, ktoś mi uczył. Dobra, widzę. Zaliczy mi, że to, że ty budujesz? To mi zaliczy? Ciężko powiedzieć, możesz zbudować. Dobra, zobaczę. O, odblokowało mi nowe schematy. Gdzie tobie zrobiło od tego momentu, co ja skończyłem chyba. No? Szczerze, 127 godzin mam osiągnięcie. Co, masz jakie osiągnięcie? Jak 127 godzin. Tyle godzin już w to grasz? To nieźle. No. Dobra, jest faktycznie żagiel. O, to musimy zdobyć, widzicie? Ej, wiecie, że może teleport zrobić w tej grze. No ale to na później, no cieci się spieszy. Dobra, takie coś potrzebujemy. Ogarniacie, jak to zrobić? Jezu. Uwaga, jeleń! Agresywny! Czyli trzeba to dorzucić. 9. Jak zrobić te pierwsze? Jak zrobić te pierwsze? Co to jest w ogóle? No właśnie nie wiem. Jak to wygląda? Czekaj. A to futro chyba. Czekaj, to chyba w craftingu trzeba zrobić, daj chwilę. Czekaj. To jest. A jest! Prowizoryczny dywan. O. Ojeju, poczekaj. Poczekaj, zaraz zobaczę. Coś takiego, ale tu nie widzę żadnych. Chce się coś takiego. To ja to mogę zrobić, to zrzuć to tam. Dobra, masz. Bo ja mam wszystkie składniki w personalnej skrzynce. Dobra, tylko nie wiem, czy nie potrzebujesz takich dwóch, nie potrzebujemy w sumie ostatecznie. No, mogę zrobić trzy. O, to zrób dwa. Elegancko. No. On się długo naparza w ten stolik. No ja co myślałeś, że to łatwe jest? Pracuj, pracuj, nie mogę ci niestety pomóc. Szkoda, że w kilka osób nie można naparzać, to by było szybciej. Ale widzę, że się zapisuje ten stan budowy, czyli jak. Bladia, wiesz, że masz wiki na fandomie? Wiem, ale to już dawno ktoś zrobił. Niektóre informacje są już nieaktualne. Wezmę. Ale tam agresywnie tym siekierą machasz, czy nie? Dokładnie. Zbierz 500 jednostek. Coś tam, coś tam. W tej grze w sumie spoko jest to, że nikt to jeszcze nie grał i możemy się uczyć od zera. Dokładnie. No, to jest najlepsze. No. Jak ktoś to grał, to nie byłoby tak samo fajnie. Jak dobra, już nie musisz trzeciego zrobić ogólnie, wiesz o tym. O, no to nie robię. Dobra, i teraz patrzaj na to. I teraz ja dodam to, proszę państwa. Jeszcze liny. Tylko. Jeszcze tylko liny zrobić, milion lin około i będzie fajrancik. Mam 3 i brakło trawy. Ile dobra, mamy wsio. Moje małpy mogłyby to zrobić. No tak, no co? Sam będziesz to robić? No cóż, no niestety, przykro mi, będę robił to, taki jestem. Tup, trochę to trwa. Co by musiałoby się stać, Bladi, żeby zagrał w G-moda? No nic, no jakby była ekipa jakaś fajna, to bym zagrał. Ale nie ma ekipy. Kiedy getting over it? Nie wiem. Trochę to trwa, niestety, strasznie długo tu się buduje. Bo masz słaby młotek do budowania pewnie. Pewnie tak, no ale no co zrobić mam? O, jest. O, jest żagiel. Dobra, chodźcie, zamontuję go. No, dobra, płyń. No zaczekajcie. O kurde, jak wsiąść? Jak na trapę wejść? No wejdź po prostu. Ziemniak, nie wygłupię się. No nie mogę wejść. Pomóż, zaczekajcie na mnie, nie mogę wejść. Kurwa, jak się tym steruje? A widzę. Czekajcie. No, dobra, wskakuj! Nie da się, nie mogę. Pomóż. No wskakuj, ziemniak! Kurku, nie! Pomóżcie! Co ty robisz, ziemniak? Dobra. Nie wiem, jak ty... Co za gałgan. W ogóle czemu muzyka się tak włączyła drogą? Dobra, płyniemy do niego, bo gałgan... No jak na łódkę nie wsiadł. Nie da się wejść na to. W ogóle jak muzyka się podgłośniła, co się stało? No strasznie. Ziemniak, wskakuj na łódkę, nie udawaj.
Nie wiem, jak to zapisać. Nie da się na nią wejść. Nie rozbijaj się. Ze stosu. No, widzicie, nie mogę. No bo chcę ten. Chcę. Musisz zatrzymać musisz tą łódkę. Dobra, stop. O, jest. O, i teraz, dobra. No. Boże, ziemnie, chcę i te twoje pranki. No. Dobra, ej, kurwa, ciemno się strasznie zrobiło. Dopłyniemy do wyspy i zbudujemy obóz. Przygoda! Na pełnej! Ale zasuwamy, ja pierdykam. Ale co to za krwawy księżyc na mapie? O, faktycznie. Na mapie... A, tak przyjedziemy. Gdzie jest krwawy księżyc? A coś jest, no? Jakieś misza. Czyżby małpy nam się denerwowały? Przestań, są przyjacielskie bardzo, uspokój się. Odkryj nową wyspę. No i łatwo. Dobra, podpłyniemy trochę dalej jeszcze. Wygląda mega przyjaźnie. No, widać, że przyjazne jakieś tereny. Tam na dole fabularne gówno jest, widać, bo się świeci. Dobra, to... Zostawię. To podejdziesz tam i weźmiesz, tutaj się zatrzymamy. O, tu jest zajebiste miejsce na obóz. O, w tym, tutaj. Co to tam jest? Dobra, tutaj ej, tutaj robimy obóz. Proszę natychmiast zrobić 4 łóżka, bo jest strasznie późno i noc jest. O nie! No, później zabawicie się z tymi kochanymi zwierzątkami, zrozumiane? Obóz, jak to się robiło, a już wiem. O, prymitywny materac. Myk, 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 myk. Proszę państwa. Teraz trzeba zrobić takie coś. Potrzeba siana. Ale leje. Myk, to zrobione. Liny też potrzeba, myk. Robimy to. To jest tak metalu do wydobycia jak coś, taka ciekawostka. Co jest? Tapki metalu do wydobycia. Dobra, później tutaj robu sobie mi, chodź, pomożesz nam. Musimy pościel zrobić, bo strasznie ciemno. Nie, jest czerwono bardzo. Teraz tak, i teraz tak, mamy, i teraz tylko pościel. Co robisz? To się przytrzymuje, o. O, to jest najazd. Ukryj się w bezpiecznym miejscu, a przepraszam bardzo, ten najazd gdzie będzie, w którym będzie miejscu? Coś się boję, że tutaj przy nas. Dobra, to pójdziemy w drzemę w takim razie, tym bardziej. Proszę natychmiast zbudować tutaj, proszę zbudować tu łóżka. Musimy iść w drzemę. Jak ty to robisz? Przytrzymuję. Ale... A, to się giera. Ciekawe. A siekierą można zrobić tak. Idziemy spać. Ale ziemniak z ciebie zrozumiał. Wszyscy, ej, wszyscy do łóżka, halo. Zapraszam do łóżka, nieważne jak to brzmi. No. Proszę do łóżka zbudować łóżka, szybciutko. A macie może liście palmy? Jezu, ziemniak, wiecznie to samo. Dobra, nie przejmuj się. Szybciutko, weź zajrzyj do swojej skrzynki. To nie, to dobrze, Korchom, cieszę się. Proszę. Dziękuję. Jeszcze pościel postaw i śpink. No, nareszcie. Najazd, jaki najazd? Chyba dojazd, dobra. No, to idzie ten najazd niby, co może na poprzednie bazy jakieś, które już dawno opuściliśmy. Butelka. Dobra. Nowa mapa skarbu. A, potrzeba ognisko zrobić. Tutaj musicie się zatrzymamy. Co tam ciekawego znaleźliście na dole? Tutaj wątek dole, fabularny to. Jakiś? Nie, nie, nic nie ma. Skarbów było. Ej, patrz, dzikuny drapieżne. O kurwa, jakie drapieżne. Dobra. Musimy dostać się do tego zleceniodawcy, chodźcie. Zobaczymy, co ma... Trzeba by coś upichcić, bo trochę głodny jestem, nie ukrywam. No, tak też. O, ktoś zrobił... Głodny tego. Jesteś? Ja jeszcze nie gotowałem ani razu w tej grze. Przecież tu jedzenie leży na drzewach, chodźcie. Co coś zjeść najpierw, daj spokój. No, jedzenie to będziesz... Najesz się, jak już umrzesz, chodź, idziemy. Nie ma czasu do stracenia. O, bo tu są dzikie pantery, beze mnie... Aaa! Dzikie pantery! Szybko! O kurwa, jak mnie walu. O kurwa, ale mnie uderzył. Gdzie wy tam się bawicie? A wow! Jaki on groźny. Ej kurwa, z ziemniak zajebałeś mi całe jedzenie chyba. A, moje, to już no. Idę sobie je upichcić teraz. Ja pierdę, no wziął i zajebał. Ja walczyłem. Pantery tu są, widzieliście? No mówię, że pantery są, no przyszone. Strasznie drapieżne, uważaj. Podera. Dobra, maczugować ją. Klepa Minecraft. Ale mnie waluła. Głównie to mnie bije, mam wrażenie. Au, ale waluła. Ja teraz zajebałem mięso, czy nie zajebałem? Zajebałem, no. Zajebałeś. Dobrze, zrugoduję sobie potrawkę z chrząszcza. Ale dużo życia w ogóle straciłem. Coś jak tu się zginie, to co się dzieje? Respiszcie? Czy... Jeszcze nie, jeszcze nie wiemy. W ogóle życie to jest te zewnętrzne, czy te wewnętrzne? To zewnętrzne. A wewnętrzne to jest głód. No też dużo życia straciłem w sumie.
chyba jakiś najazd jest, słyszę. Czy ktoś coś mówi? Chyba zaraz zginę. Ja dobra, zjem steka. Znaczy mięsnego kebaba se zjem. Także dzikun nie. Tu jest. Jeden, drugi. Najazd dzików, słyszałem o tym legendy. O kurde, te dziki mają milion HP. Ej, bo to jest myśliwy taki, jak znalazłem w obcy zwierząt. Dobra, pantera prawie nie żyje, pantera. O kurde, prawie umarł. Dobra. Ej, może mieć zwierzątka w zagrodzie. Ale walczymy teraz z ultra dzikiem. Uciekam. Dawajcie, przyłóżcie tego dzikowi. A właśnie, uważajcie, ten dzik jest bardzo silny. A małpy mogą zginąć? W ogóle tak pytam się kości. Mogą. A jak je leczyć? Też je trzeba karmić czy coś? Nie wiem. Kurwa, jak się zrozjuszył. Kurwa, no tak średnio z życiem muszę. Muszę sobie ugotować jakiś obiad, bo inaczej będzie krucho. Kurde, jaki mocny ten szybek. Poczekaj, a widzisz. Nie odblokował. A, bo to tu musiałbym zrobić, dobra. I dostaliśmy przepis na bombę. On dobrze. I teraz możemy te takie dziwne skałki możemy wysadzać chyba. Do jaskini możemy wchodzić teraz, o. Ciekawe. O, ta urwa awansuje. To te, w oklepie dzika cały czas. Ta, bo to potężna małpa. To dzika klepie. Dobra, dacie to jednej małpie. Dacie jednej małpie tego, albo im. O nie wiem, bo one chyba już kopałki im się popsuły. Dacie im pałki świeże. Trzeba zrobić. Dobra, przede wszystkim ta sprawa jest taka, że już jest ciemno, czy mi się wydaje? Nie, tak, to jest. Zaraz będzie noc. No dobra, w sumie tak. To może zegar dookoła mini mapy. Zegar dookoła. A faktycznie, to dawajcie szybkie spanko. Zamachniemy, żeby rano się obudzić. Późno poszliśmy spać, żeby nie ma sensu w nocy biegnać, bo jest niebezpiecznie, Lery! Co tam ciekawego, co tam się dzieje? Potrzebna pościel, no to nie jest źle. Golficzka można zagrać, ale ja bym akurat na oficjalnych jeszcze walił cały czas golficzka. Dobra, fajnie. No dobra, moi kochani. Kurwa, ile rzeczy mam tutaj. Dobra, zróbmy sobie obiad, niech będzie. No dobra, sprawa wygląda tak. No, że jak powiem, nastał piękny dzień i nie ma co dużo mówić. To będzie iść tu na jakąś epicką wyprawę na śmierć i życie. Nie powiem, że nie. Przydało się tu jakieś skrzynkę zrobić, żeby zmagazynować te wszystkie pierdoły, które tutaj mam, bo mam naprawdę dużo pierdołów. Na tyle dużo pierdołów, że jak nie wiem, o, tam są wilki dalej. No wiem, zaklepanie. To musiałbym, dobra. Wilki, dużo rzeczy tu jest. Trzeba by stół postawić do roboty. Tak, postawmy sobie zrobić pałkę nową. No dobra, to postawmy te wszystkie rzeczy, bo ja mam na przykład za dużo rzeczy. Nie wiem, co nie mam ci to postawić. O. O kurde, wilki! Wilki, o nie! Całą hordę, żeście tu przybrali. O, jak szybko, kurwa. No i ktoś mi podwędził połowę rzeczy. Ej, dobra, ma ktoś drewno? Nikt nie ma drewna? Ja mam 7. Właśnie podbierałem trochę drewna. To jeszcze jednego drewna potrzebuje ktoś, musi dać tu. O, jest, zajebiście. I liny, dwie. Nie mogę wziąć nawet tej liny. A nie, już nie jest potrzebna, dobra. Mocne drewno. Ciekawe. Jakiś nowy rodzaj drewna. Lepszy, na lepsze rzeczy. Tak, to jest dużo lepszy. Dobra, to co tu powkładam, jakieś pierdoły. A co to komu? To też. Co to jest w ogóle? Po co to komu? To sobie też na razie włożę. To też może. Można gotować sam stek na przykład? Chyba nie. O, w sumie miałem tu drugą maczetę. To tam wyrzucę może.
Ej, jaka tu jest świątynia w ogóle epicka. Lepiej no właśnie, znalazłem ją, ładna jest. Gdzie wy tam poszliście, gałgany, no? Już wracamy, no nie krzyżowa. No nieźle, poszliście do epickiej świątyni, będzie, chodźcie, no. Zadanie jest do wykonania, nie. Do jakiejś epickiej świątyni chodzicie. Tutaj niedaleko jest zleceniodawca, chodźcie, chodźcie. A już zrobiliśmy to zadanie. Tak, nie mówiliście. A co na czym polegało? Że trzeba go znaleźć. A on nie zadał jakiegoś innego zadania? Żeby złowić 8 ryb. A, okej, okay, dobra. Dobra, tu jest jeszcze jakiś obok zleceniodawca na prawo. To trzeba byłoby tam iść, kawał drogi jest. No to idę, albo nie, bo ja muszę pałkę zrobić. Gdzie tu się robi ten stół? A, tu. Stół roboczy. Chodźcie, chodźcie, co tak nie chcecie chodzić? No. Ja sobie muszę pałkę zrobić, no, taka sytuacja. No nie, to co źle. Możesz mieć włócznie. No nie mam włócznie, bo ja mam tego metalowego gówno tutaj. Aha, sowiecki jesteś po prostu. Blady mam obich wojaków, to ma trochę łatwiej. Co mam? No, no mam wojaków, to czemu sobie nie wzięliście wojaków? Ej, właśnie, dajcie drugiej małpce pałkę, co wy jesteście tacy nieczuli? Chcecie, żeby walczyła małpa? Czy o co chodzi? No dobra, co ja też chcę? Gdzie tu jest jakieś drewno? To sobie też coś porobię, ale potrzebuję drewna. Jak tu drewna w ogóle nie ma w tych na krainie? Za właśnie, na tej wyspie nie ma drewna. Ale za to są wilki. O jak kurwa. Nie ma drewna, trzeba poszukać. Och, jest trochę. Gdzieś ty tam wyszczelił ziemniak. Ziemniak samotny podróżnik jak zwykle. A po drewno poszedł. Ło, drewno no. I węgiel. Z czego wypadło drewno i węgiel? Ze spalnego drzewa. Drzewa. Proszę, drzewo. Dropnąłem ci tam 4. O, tu jest drzewo, znalazłem. Dobra, nieważne. No i proszę. Odblokuję sobie jeszcze to. Bo tego nie mam. Bo ja idę pościnać trochę. O właśnie, to chciałem odblokować. I to jest pochodnia. Aha, okej. Okay. Dobra. A zrobiliście te narzędzia, stół narzędziowy? Tak, tak, jest zrobiony. Dobra, zobaczmy. A co on robi? Co wy tu za gówno robicie? A ten, dobra, podstawowy. O kurde, jakaś niebezpieczna. Dobra, ja tu zrobię coś, co muszę odblokować, a na pewno wy tego nie odblokujecie, jak ja tutaj tego nie zrobię. Co to jest? Dekoracja ścienna na przykład. No albo drewniana deska, co to jeszcze jest? A bombę możesz zrobić? Możesz zrobić bombę? Bombę? No ja bomby na pewno nie mogę zrobić. O, na przykład, no wszyscy wiedzą, że to jest potrzebne. Ja muszę to zrobić. Żeby ten odblokować następną rzecz, więc no niestety muszę zrobić tą dekorację ścienną. O, no i to jest rzecz, której potrzebujemy, dekoracja ścienna, nie jakieś pierdoły. Chlorek, dziękuję ci za subskrypcję, za 14 miesięcy subskrypcji, GG widzowie. No i proste, że tak, dekoracja ścienna, ja teraz to, nie wiem w sumie, gdzie to mam dać, gdzie tą dekorację ścienną się daje, chyba przy... A co odblokowałeś, jak zrobiłeś to? No nie wiem, bo ktoś zajął mi stół, zaraz zobaczę. Kurwa, trofeum z dzika odblokowałem, na trofeum z wielkiego kota i wszystkie możemy, bo nie, z dzika możemy, bo mamy ten. Dobra, co tu jeszcze jest do odblokowania? Muszę na przykład... O, prymitywna siekiera też coś odblokowuje, to muszę zrobić niestety. Aj, w sumie mi się przyda nawet. Prymitywna siekiera odblokowuje ci łopatę i kilo. No ale wiesz, to sobie odblokuje po prostu, co no, nie? Ale to są przydatne rzeczy, więc... No, to chyba miałem, o właśnie. Kurwa, tylko trochę mi tu irytuje, że jest takie miejsce zbudowany. I znowu... O, i sznurek. W ogóle Aksedus wyszedł i sobie poszedł. Aksedus, wyszedłeś i sobie poszłeś? Z Discorda też wyszedł. A, dobrze go wyrzuciło. No. Ej, to jak coś, to jest jeden slot. Lery albo Frickson. No, kto pierwszy, ten lepszy. Dobra, wezmę sobie prymitywną siekierę, bo w sumie mi się przyda, bo tamta się już psuje. Dobra, i co tu mam? I odblokowałem dwa, właśnie prymitywną łopatę i prymitywny kilo. Łopata jest do czego? Do kopania w ziemi. A, no dobra. Kościana pałka, w ogóle kościana pałka jest lepsza, co nie? Od zwykłej. Mega mocna, polecam. Ale w ogóle ja chyba gdzieś włożyłem... Macie jedną kość może? Mam. Może mam. No. A dobra, nie ma znaczenia, znalazłem w skrzynce. Już nie muszę. To sobie zrobię pałkę. Nie, jakoś ta pałka jest gorsza niż moja włócznia, niestety. A psuwa się, chcę zrobić. A włócznia jak się robi? Trzeba mieć kurwa, no poczekaj, ja tu. Co to, pałkę? A włócznia jest lepsza, tak? Bo to jest tak, 26. Aha, to faktycznie, ale to jakiś metalowy ten gówno trzeba zrobić. Bo ziemniak znalazł coś i się nie podzielił. No ja wiem. Moja włócznia, nie dzielę się.
Dobra, i robimy kościany kijek. No i teraz to będę nawalać swoich wrogów już. Skończyło się. Skończył się dobrobyt. Proszę państwa, mamy to mamy. Bardzo wrócił. Dokładnie. Tak, wrócił. Ej, czemu tu się wali, wala? A, bo to jest psuta, kurwa. Kurde, 4 było niby. Dobra, anuluj już. Dobra, co tu jeszcze trzeba odkryć? O, tutaj jeszcze mam jedną rzecz do odkrycia. Tylko muszę drewnianą listwę, tylko znowu potrzebuję dużo drewna. Dobra, idę poszukać drewna jakiegoś na opał. Trochę też głodny zacząłem się robić, ale chyba coś tam w zapasie miałem. Tak mi się wydaje. Ej, a te... Coś chyba gdzieś tam w zapasie miałem. Dobra, to dam do skrzynki. Masz łopatę? Ja mam łopatę, no. Weź wykop trochę ziemi. Jak się kopie ziemi? A nie wiem, tak to daj prosto? Łopatę na chwilę. A weź tutaj wykop. O, już bierz. O, a nie o tobie chodziło, ale dobra. Potrzebuję... Ej, właśnie, co z mocnego drewna? Mocne drewno się jakoś przerobić na słabsze drewno, czy coś? Ciężko, może pan drewno to lepsze, czy z niego po prostu się robiło. No dobra, wiecie co? Dobra, ja potrzebuję po prostu drewna i mam kminę, gdzie takie coś znaleźć. O kurwa, noc się zaczyna, chodźcie spanko. Skąd wziąć muł? Chodźcie spanko, noc jest. Muł to na pewno w jaskiniach znajdywaliśmy. Dobra, zapisz i śpi. Która jest godzina? Ojej. A co, nie podoba ci taka godzina? No nie no, nie no, jeszcze jest okej, chwilowo. A co, musisz zaraz iść spać, bo jutro praca czy coś? Znaczy no nie zaraz, ale jutro praca, no. No nieźle, no. Znowu te wymówki. Ja jutro ładnie miasto muszę odwiedzić. Ej, zbudujcie mi to, bo ja to poczuję brzmieć, żeby to odblokować. Kolejną rzecz. Dorzuciłem. Co zrobiłeś? Jeszcze czekaj, jeszcze liny. O, liny, dobra, liny. Już łatwiejszy, gorzej z drewnem, szczerze mówiąc. Dobrze, że napisałem. O, no całe, właśnie, zapisujcie sobie grę, wy zapisujecie też chyba jak śpicie, co nie? Nie, ty tam zapisujesz. A, ja przy każdym śpisie, bo nie można chyba zapisywać jak ten nie śpi się, co nie? No nie można. Bo jest jakieś zapisanie gry, ale nie wiem czy to zapisuje grę. Bo jak się kładziesz do łóżka wszyscy razem, to masz po prostu zapisać bez spania. A, no tak. Wiem, ale ale inaczej nie można. Dobra, odblokowałem kolejną rzecz. Pułapka na zwierzęta. No i dobra, jedynie i zostało teraz, uwaga. Łuk teraz będę chcę zrobić, żeby odblokować. Macie tą ziemię? Właśnie nie mamy, nigdzie jej nie ma. Bo generalnie chciałbym ten łuk odblokować teraz, co nie? To też no potrzebuje ziemię. Nie mamy tej ziemi. Dobra, to wiecie co, to możemy... No to możemy w ramach alternatywnej wyruszyć na śmiercionośną wyprawę na śmierć i życie po prostu. No, dobry pomysł. No, w ramach luźnej alternatywy, spędzenia luźno czasu. Co wy na to? Do tego myśliwego idziemy? Tak, poszedłbym do myśliwego. Nie. Tylko zanim zrobimy to, ja sobie szybko jakieś żarło zrobię, dobra? Żeby ten... Pochowam też sobie jakieś pierdoły tu, żeby mieć czysty ekwipunek. Dobra, powiedzmy, że... No dobra, to se wezmę. Zrobię sobie szybko jeszcze jakiegoś kurczaka. Będzie szybciej. O, Axedus dołączył z powrotem do nas. O, Axedus dołączył. Nawet się nie denerwuje. Co się stało, Axedusie? Dobra! Piorun walł i mi całkowicie wyłączył. O bogowie, jeju, piorun, przecież to taka wymówka, żeś teraz walnął. No jaki piorun, przecież nie ma żadnej burzy. Udało ci się znaleźć kryptę. Kto znalazł kryptę? Ziemia. Chyba wchodzimy. No bo rasujesz. A jesteś... Ale jesteś... na tej ziemi. Tundra zacieniony wzgórz? A gdzie jesteście? O mu. Chodź tu do nas. A tu jest ta krypta. Kurwa, jak mnie walło to. Ja pierdykam. Muszę zjeść coś nawet. Poczekaj, te wewnętrzne jest głód, czy zewnętrzne? Bo ja... Wewnętrzny głód. Wewnętrzny, co tu jest? O, jakby szkielet. Ej, to idziemy do krypty? Idziemy. Chodźcie do krypteksji, pójdziemy, chodźcie. Dziwacznie baśniowe komnaty? Zajebiście baśniowe, no, nie ma co.
Ej, co, tyle? A nie, jest sekretne przejście, chodźcie. Halo? Mieszka tu jakiś menel? Trzeba zagadki rozwiązać. Siekierą bali to walni, siekierą to walni. A, siekierą, no w sumie racja. Stać coś na przycisku. To ja. Stój cały czas. Otworzyło się, dobrze. Dzień dobry. Ej, była ziemia, widziałem, że znalazłeś ziemię. Rzadki towar, deficytowy. O, skrzynia. Mamy kolejnego tego. O, potrawka z chrząszcza, zajebiście. Puść. Potrawka z chrząszcza. Nie, bo ziemia jest zwykle bierze na przerwę. Bo nie ma miejsca. Weź ktoś tego gwoździa. O, dobra, wezmę gwoździa. Dobra, no to co, wsio. A pieniądze to co, u handlarzy, co nie? Dokładnie. Tak, dobra, tak, dobra, no to tyle. Oczyszczone. W ogóle to jest tak, że jak się oczyści już... jak się oczyści... Można, już tam się nic nie respi chyba. Czyli generalnie, czyli technicznie... A, kumam, jak się oczyści to ten, to się już nie respi. No to... To miałoby jakby sens, ale byłem ciekaw, czy to się tak, czy to się, wiesz, regeneruje. Dobra, chodźcie pomału do tego nożownika będziemy iść. O, jednak wykopujesz ziemię, widzisz? Można. Jak no, można, można. Dla chcącego nic trudnego, jak się okazuje. Dobra. Chcę jakąś pochodnię może, bo znalazłem jakąś odmiarową. Nie, pochodnia jest zbędna. Wszystko widać. Dobra, menele, za mną, idziemy do tego. Chodźcie, chodźcie, idziemy do... Idziemy do tego zleceniodawcy całego. To w lewym górnym, w lewym górnym. Ej, w ogóle moja małpa mam jedną. I jest taka sprawa, że musicie... Dajcie mu jej może pałkę. Albo dobra, ja jej dam. Dobra, będzie miała... O, tu są drapieżne kwiatki. O, jeszcze dziki. O kurwa, co tu się dzieje? W ogóle jedna małpa mi gdzieś zniknęła, tak jakby, co nie? Trzy są. No, a powinny być chyba cztery, czy mi się wydaje. Trzy. Trzy? No, bo jak przyjmowaliśmy myśli. Idziemy do tego... Zaraz mi małpa będzie zdechnie, jak ktoś dalej pójdzie, jak one te kwiaty zaczną atakować. No nie, no zaraz mi małpy zdechną, bo to są debilami. Odpójmy się. Nie wiem, zdechną mi, no zdechły, nie wierzę, no. Chyba, że one nie, nie, no, zdechły naprawdę, zdechły mi małpy, czy one tylko straciły przytomność? Ogłuszone są jakieś takie. Poczekaj, nie, nie zdychają, są tylko ogłuszone, to dobrze. Uff. Nasiono z kolcami, weźcie to, nasiono z kolcami tu leży. Wziąłem. Dobra, chodźcie do tego Briana, nie idziemy? Chodźcie, chodźcie. O, pałkę ktoś ma, nie ma jakąś małpa, nie ma? A mają. No i pięknie. No i pięknie. Idziemy! Gdzie reszta ekipy? Halo! No czekamy na was. W jakim kierunku idziecie? Jak? Przecież nożownik jest prawy dolny. Jaki nożownik? A tego nożownika? No dobra. A do którego szliście? No my szliśmy do tego łuku. Przecież byliście już podobno tam. A no to do nożownika, dobra. W sensie nie wiem, no mówiliście, że byliście już u tego z łukiem. No trzeba 8 ryb u niego. Ej, a tutaj w swoją drogą jak to rozbijemy, to tu jakaś jaskinia jest? A, potrzebna będzie, tak. Będzie bomba, okej. Okay. To się bomba rozdobomba. Skąd ten przepis na bombę? No dostaliśmy od tego myśliwego, teoretycznie. Ale to pewnie trzeba coś jeszcze wykratować, żeby go odkryć. No, idziemy? No, chodźcie, chodźcie, chodźcie. Bijemy te rośliny. Nie, tak. Chyba nie ma sensu. Kanał krzykliwych mew, uwaga. Masz po polsku grę? Jest po polsku? No, a my macie Chyliście, po angielsku? O nie, trzeba tratwę ogarnąć. Chyba. Chyba, że... Ojoj, on jest chyba na innej wyspie, wiecie? Mogliśmy od razu tratwą pojąć. Jest małpka, którą można oswoić, trzeba jej dać posiłek taki specjalny. Zostaw mi blisku. Dobra, wracamy, chyba wracamy do bazy, wiecie? Bo i tak musimy tratwą chyba tam popłynąć. To idziemy na tratwę i płyniemy. Tak, chodźcie. A skąd ty wziąłeś przepis na bomby? No dostaliśmy go wszyscy od tego, no od tego myśliwego. Na pewno wszyscy? No, no chyba wszyscy. A dałeś mu te ryby? Nie, nie dałem mu ryb. A, to ja... A ja nie mam przepisu na bomby, jak się robi bombę? Ja też nie mam. No ja też nie mam, ale było, że niby dostaliśmy.
No to może trzeba po prostu dojść do tego w craftingu. Dobra, na początku wiecie co? Zanim jednak popłyniemy, to drzema, chodźcie. Robimy taktyczną drzemę, bo bez drzemy to zrobimy drzemę, zapiszemy, akurat będzie ranek i pojedziemy do nożownika łódką. Nazwijcie, no wiesz co, chciałem nazwać, ale jakiś problem jest z nazywaniem, w sensie nie wiem o co chodzi. Trzeba dobrze kliknąć to już odkryć. No ale właśnie, kurwa, no już pomijam no teraz to mnie szlak trafiza, no co ty robisz, to chcę, tą małpę chcę. No i ja już wspomniałem wam, że mi to zmienia teraz. Ale nie mogę. Nie no, zaraz mi szlak trafi. Czemu to się zmienia? Czemu to się zmienia? No, ta małpa ma być na przykład. I chcę, nie wiem, zmienić jej imię. Nie wiem, jak to mam zrobić. Nie wiem. No, nie mogę zmieniać imion. A chciałem. Nazwałem, udało się tylko pierwszą nazwać. Dobra, co my w ogóle mam? Mam. O, jedzenie sobie też zrobię. Taktyczne, szybko. O, widzę, że ogniska zajęte. No nie, źle, co nie? Bardzo proszę, Tadeuszu. Proszę. Weź sobie jedzenie swoje, byczku. Dobra, co sobie tu mamy? Dobra. O, w ogóle węgiel drzewny można zrobić, fajnie. Dobra, ale zrobię sobie oczywiście... o, kebaba se machnę. Ale mięsnego kebaba, ale tego drugie też, może potem uda się jakoś. No, nie wiem, coś się albo się zbugowało, albo nie wiem, o co chodzi. Dobra, to sobie zróbmy. I zróbmy sobie jeszcze. O, to sobie zróbmy jeszcze. Żarcie trzeba mieć, widzowie. Nie ma to tamto. Jak zrobić taką potrawkę z miską? Bo nie mam miskę. Ale nie mam nigdzie w ognisku tej potrawki. Może w jakimś garnku trzeba zrobić potranie w ognisku? Ciężko powiedzieć. Oddaj liście. Dobra, liście. To co, lecimy? Moje biedne liście, ostatnie. Dobra, lecimko? Możemy płynąć, owszem. W ogóle łuk, dobra, to potem zrobię łuk. Chodźcie, wskoczcie, żeby nie było przypału, wszyscy na tratwę. Dobra, płyniemy do nożownika, a wręcz zasuwamy. O, dostałem osiągnięcie, użyj po raz pierwszy tratwy. Dziwne. Bo za pierwszym razem nie użyłeś. No, może nie klikam na nią. To ja to sterowanie też trzeba. Dobrze wiedzieć. Ale muzyka się włącza, jak się płynie tratwą, co nie? Strasznie głośno. Jak w ogóle duża jest mapa? Tego nikt nie wie. W sensie, czy jest taka giga duża, czy jest taka malutka? No jak oddalimy, to całkiem spora się wydaje, ale nie wiem. A tak z ciekawości, co wy odkryjecie, to ja też odkrywam, co nie? To nie jest tak, że tak, ten... Tak, odkrywamy. Fajne. No. Kurde, pełnym... Płyniemy se. No mało, chyba gierka nie przypadła widzom, tak mi się wydaje. Bo mało jest oglądających. Chyba nie przypadła wam po prostu.